Po drugie, działalnością zespołową, a szczególnie sprzedaż B2B, w której ja się zajmuję, a im bardziej zaawansowane rozwiązania, a przez to jest to, znaczy, przez zespołowość rozumiem, że jest to praca z ludźmi i ja lubię pracować z ludźmi. I taką nieskromnie się po swoją obserwacją podzielę, że wydaje mi się, że ludzie również potrafią, lubią pracować ze mną. A trzecim takim powodem tego lubienia jest to, że uważam się za osobę sprzedażocentryczną, tak to określam. Więc to jest odpowiedź na twoje pytanie. Okej. No można powiedzieć, że teraz występujesz w dość takiej specyficznej roli, to znaczy doradzasz firmom, zarządom, działom handlowym w tym, jak lepiej sprzedawać, więc masz możliwość, jak się mówi, szerokiego rozeznania rynku, jeżeli chodzi o zarządzanie sprzedażą. A co, powiedz mi, co rozumiesz przez to pojęcie, którego użyłeś, że jesteś sprzedażocentryczny? Pozwalam sobie twierdzić, że sprzedaż jest najważniejszym procesem w firmie, że to sprzedaż decyduje o bycie, o rozwoju firmy, o zachowaniu miejsc pracy. I tą opinię opieram na dwóch, z jednej strony na własnym doświadczeniu, właśnie na firm, w których pracowałem, czy też z którymi pracowałem, jak również na takich elementach, takich bodźcach, takich zastrzykach, nazwijmy to teoretycznych. I pierwszy jest bardzo dawny, bo to jeden z pierwszych wykładów na uczelni, kiedy usłyszałem, że, i on mi bardzo mocno zapadł w pamięć, że celem prowadzenia działalności gospodarczej jest generowanie zysku. A drugi jest świeższy, zdecydowanie świeższy, sprzed kilku czy kilkunastu miesięcy. To jest pierwsze zetknięcie się z teorią ograniczeń Goldratta, który sformułował cel organizacji komercyjnej jako zarabiać pieniądze teraz i w przyszłości. I on dodał do tego tam dwa dodatkowe elementy, warunki, które muszą być spełnione. One brzmią następująco, to znaczy, że zapewnić pracownikom stabilne i bezpieczne i interesujące miejsce pracy teraz i w przyszłości oraz zadowalać rynek teraz i w przyszłości. Ta jego myśl ewaluowała i on później w ostatnim okresie swojej działalności zebrał to wszystko, ale to jest rozszerzenie, to nie jest zaprzeczenie wcześniejszym opisom, jako w coś takiego, co używał, określił jako mieć zawsze kwitnące przedsiębiorstwo, czyli to ever flourishing company. I mi to bardzo odpowiada i bardzo się z tym zgadzam, ale nie chcę dyskutować o teorii ograniczeń, nie jestem specjalistą, dopiero to jak gdyby rozpoznaję. Natomiast kiedy przedstawiam to takie zdanie, że uważam, że sprzedaż jest najważniejszym procesem w przedsiębiorcy, to często napotyka to opór i muszę się trochę usprawiedliwić, ponieważ to w żaden sposób nie oznacza niedoceniania, niezauważania znaczenia pracy innych komórek organizacyjnych, innych osób niż ludzie sprzedaży. Również uważam, że nie wynika to z jakiegoś megalomanii czy egocentryzmu ludzi sprzedaży. Ja bym powiedział, że to jest pewien wyraz troski o los przedsiębiorstwa i takie stałe przypominanie o tej weryfikacji przez rynek, prawda? Jeden z wiceprezesów Della powiedział jakiś czas temu, że on ma w firmie dwie kategorie pracowników, czyli tych, którzy są zaangażowani w sprzedaż i tych, którzy są zaangażowani we wsparcie sprzedaży. I właśnie o taką prorynkową świadomość mi chodzi. I tutaj i produkcja, i badania, i rozwój, i wszystkie inne działalności powinny mieć tą sprzedażowość jak gdyby w głowie, moim zdaniem, że właśnie musimy pamiętać o tym, ale czy to się sprzeda. I to dotyczy naszych działań, jak również często zachowań. I posłużę się przykładem z pogranicza biznesu, a mi bardzo bliskim, opowieścią mojej córki. Moja córka jest absolwentką uczelni artystycznych i zajmuje się fotografią i tak czymś, co się nazywa instalacje wideo. I kiedy studiowała w Finlandii na jednym z czołowych kierunków w tym obszarze w Europie, to bardzo
im to wkładano w głowę, że jeżeli myślicie o nowym projekcie, o nowych zdjęciach, o nowym filmie, to zastanawiajcie się, czy to się sprzeda. Czy znajdzie się wydawca, kolekcjoner, galeria, która będzie gotowa za to zapłacić. I dlatego właśnie uważam, że to fajnie ilustruje to znaczenie sprzedaży. Okej, okay. No dobrze, ja od strony takiej osobistej to powiem, że się z tobą zgadzam, podobnie na te rzeczy patrzę, ale z drugiej strony wiem, że są różne opinie. Ja kiedyś spędziłem chyba 1,5 godziny, była dyskusja właśnie, czy firma istnieje po to, żeby generować zyski, sprzedawać, i zdania były generalnie podzielone. Można powiedzieć, że no, odwołam się może do książki o Steve Jobsie, gdzie można powiedzieć, wynikał taki pogląd myślenia, że jeżeli nastawiamy nasze myślenie, naszą firmę na tworzenie produktów doskonałej jakości, to można powiedzieć, że ten proces sprzedaży będzie się no, sam realizował ze względu na w jakiś sposób wyjątkowość czy marketing tego produktu. I teraz jak gdyby takie nastawienie widzę często jest w ludziach, którzy tworzą biznes z pasji. Czyli ktoś zakłada firmę, jest jak gdyby fascynatem jakiejś dziedziny, uwielbia, nie wiem, projektować budynki czy świadczyć jakiś rodzaj usług profesjonalnych albo tworzy jakieś produkty i jak gdyby to jest jego główna motywacja. I jak gdyby z tego, że ktoś jest właśnie tym świetnym szewcem, tak naprawdę wynika, że tą sprzedaż jak gdyby ma na wysokim poziomie, bo się skupia jak gdyby na może nie właśnie procesie sprzedaży, ale na procesie produkcji. Więc pytanie, czy w tym myśleniu takim nakierunkowanym stricte na sprzedaż, no nie widzisz jakichś takich zagrożeń czy niebezpieczeństw? Znaczy, szewca często przytaczam jako przykład pracując z firmą, ale odpowiadając, oczywiście istnieje ryzyko w firmach niektórych, że będziemy sprzedaż mimo wszystko, prawda, pomimo wszystko w ten sposób, czyli zapominając o jakości, zapominając o obsłudze klienta i tego typu procesach. Wydaje mi się, że jeżeli myślimy o firmie długoterminowo i zdajemy sobie sprawę ze znaczenia oceny przez odbiorców, to takie te zagrożenia są mniejsze. Ale ja nie chcę nikogo przekonywać do tego. Ja się przyznaję do swojej opinii i to jak gdyby prezentuję. W tej chwili mogę się podeprzeć dwoma przykładami. Przyszły mi do głowy kolejne. Jeden jest z początku tej sytuacji, w której żyjemy. Firma wystawiennicza, której proces sprzedaży jest długi, jak również proces realizacji, no bo po uzyskaniu zamówienia te projekty stoisk targowych i tak dalej, realizacja to trochę zajmuje. I w momencie, kiedy nastąpiły ograniczenia, kiedy nie ma, oni ocenili, że ich prognoza sprzedaży wynosiła zero na okres roku. I na początku kwietnia ta firma została zamknięta. Ja nie pamiętam, ale na pewno powyżej 10 osób tam pracowało. A drugi przykład, i to nie muszą być kryzysy takie zewnętrzne, które nas dotykają, ekonomiczne, takie jak przeżywamy w tej chwili, czy tam 12 lat temu, czy 10. Sytuację, pracowałem w firmie, w której przy takiej, nazwijmy to, normalnej sytuacji rynkowej były problemy i firma nie płaciła wynagrodzeń na bieżąco, czy też płaciła je w części. I zmiana świadomości pracowników nastąpiła błyskawicznie, jak ważna jest nowa sprzedaż, bo na przykład faktura za nową sprzedaż była w banku natychmiast wymieniana na jakąś zwiększoną linię kredytową i tak dalej i na wynagrodzenia. I ta zmiana zaszła w sposób taki zaskakujący. Ja pamiętam taką sytuację, zszedłem na dół po gościa, który przyszedł do firmy na spotkanie i recepcjonistka wtedy stała i z nim rozmawiała i czekała, aż ja przyjdę, czego wcześniej nie można się było doprosić. Więc no, po prostu no, uważam, że potwierdzają te obserwacje, tak jak powiedziałem na początku, znaczenie sprzedaży w organizacji. Okej. Okay. Można powiedzieć, że zbliżamy się do tytułowego naszego tematu, czyli i procesu, i handlowca, ale jeszcze chciałem Cię podpytać o taki wątek aktualny, bo użyłeś słowa kryzys. Można powiedzieć, że temat, w którym no, każdy w
mniejszym lub większym stopniu się spotkał, a w przypadku niektórych branż można by nawet powiedzieć, że się zderzył, no to temat epidemii i jej jak gdyby wpływu na sprzedaż. Czy tutaj byś jakoś mógł się ustosunkować, prawda, co do takiej redefinicji pewnych założeń i tego, jak ta sprzedaż w czasie epidemii wyglądała? To ja zacznę od właśnie jak wyglądała, to powiedziałeś, bo jak w momencie tam 15 marca, kiedy te ograniczenia się pojawiły, to nastąpi, to był to dla wielu z nas, dla wszystkich z nas szok i mi się wydaje, że do tego były jeszcze takie elementy bardzo emocjonalne, czyli lęk o zdrowie, o życie własne i swoich najbliższych. I ja tutaj cytuję dwa zdania, które do mnie dotarły. Handlowcy wywiesili białe flagi, albo z drugiej strony jeden z partnerów biznesowych powiedział coś takiego, teraz to jest padaczka, nic się nie dzieje. Faktycznie ta obawa, o której powiedziałem, którą handlowcy sami też odczuwali, powodowała pewną wątpliwość, czy wypada w tej chwili zawracać głowę klientom czymś takim jak sprzedaż. I pojawiły się dodatkowo do tego bardzo obiekcje, prawda, klientów z różnych powodów, ale jeden z moich klientów narzekał, że jego znowuż prospekci, ci potencjalni nowi klienci nadużywają obiekcji pod tytułem nie widzi pan co się dzieje, za 3 miesiące proszę zadzwonić i tak dalej. No to są sytuacje, to są reakcje obronne, typowe, szczególnie w sytuacji dużej niepewności, trudno się im dziwić. Mnie niepokoiło i zastanawiało to, że znajomi, którzy prowadzą podobną działalność na przykład do mnie, zaczęli zadawać pytanie i one były na przykład do mnie też kierowane, o sens prospektingu. Prospektingu, czyli a tak w slangu naszym sprzedażowym określamy cały zespół działań, które służą pozyskiwaniu nowych klientów. I jeżeli, no to trochę zapomnieliśmy o tym, czym jest właśnie sprzedaż, jakie ma znaczenie. Jeżeli jest to strumień, który przynosi pieniądze do firmy, kiedy drżymy, zastanawiamy się nad bytem firmy, mamy niepewność, no to właśnie ten prospecting zmieniony, inny i tak dalej, przygotowany lepiej, jest konieczny. W tej chwili sytuacja jest taka, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co znaczy sprzedaż, jak ona jest istotna. Oczywiście mówię na jakimś generalnym poziomie, natomiast pojawia się inne wyzwanie bardzo mocne, które obserwuję i które potwierdzają niektórzy obserwatorzy rynku. To znaczy pojawia się problem z prawidłową prognozą sprzedaży. Lifespace w maju, przed miesiącem mniej więcej, opublikował takie badania z Polski, którymi objął szefów sprzedaży i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, działających właśnie w sprzedaży B2B. I oni odpowiedzieli na pytanie, odpowiadali między innymi na pytanie, czy są gotowi na przedstawienie prognozy sprzedaży na bieżący kwartał, na ten, który się kończy za tydzień. I połowa z nich odpowiedziała tak. Natomiast kiedy to pytanie zostało zmienione, kiedy horyzont czasowy został wydłużony do końca roku, to już gotowość takiej odpowiedzi i przekonanie o tym, że ich prognozy są, że mogą tak odpowiedzieć o tych prognozach, spadła do 1/3 wśród ankietowanych. I to jest w tej chwili, wydaje się, największy problem, bo stronę kosztową stosunkowo łatwo przygotować. Natomiast nie mamy tej pewności, czy nowa sprzedaż zdoła nam te koszty pokryć. A twoim zdaniem, co jest jak gdyby tego powodem? Rozmawiałem niedawno z kolegą, który prowadzi firmę i która całkiem nieźle sobie w tym momencie radzi. Właśnie na ten temat, właśnie, bo obaj dyskutowaliśmy o tym raporciku, o tym badaniu Lifespace'a. I on powiedział coś takiego, że i zgodziliśmy się coś do tego, że nie mamy pewności, jak te prognozy są przygotowywane, bo jeżeli to jest wyrzucenie tych tematów, które na pewno się nie wydarzą, których wiemy, że się nie wydarzą, to w krótkim okresie czasu jest to, ta prognoza może być trafna. Natomiast no, w długim okresie czasu to już jest to zdecydowanie trudniejsze i
no, to budowanie tej prognozy powinno mieć miejsce od takiego od dołu, jak gdyby, czyli od każdego z tematów, czy też grup tematów sprzedażowych, które są przez nas obsługiwane. No dobrze, to można powiedzieć, że zmierzamy do takiego wniosku, że wiele z tych działań powinno być przynajmniej, bo różnie to w firmach bywa, osadzonych w ramach procesu. I teraz no, pytanie, jakie zasady tym procesem powinny kierować? Ja uważam, używam często takiego określenia, że właśnie sprzedaż jest prosta, wystarczy trzymać się zasad. Prosta to nie znaczy łatwa, czy też nie znaczy, że nie jest czasochłonna. Natomiast powiedziałbym o trzech zasadach i każda z nich składa się z kilku takich bardziej, z kilku elementów. Wymieniłbym tak, prawidłowo oceniaj szanse sprzedażowe, planuj aktywności i pracuj na wartościach. Na wartościach to znaczy na wielkościach, na swoich konkretnych parametrach. I weryfikuj szanse sprzedażowe. Może ja pokażę taką, bo ja mam przygotowane 3 slajdy w zasadzie i już, żeby to było czytelniejsze, jesteśmy tutaj. Tylko czy jest, żeby był jeszcze pokaz slajdów. Mamy pokaz slajdów? Jest widoczny, tak? Tak mi się wydaje. Franciszek? Właśnie patrzę, tak, ja widzę. Dobra. Jest Witek, widoczny. Witek mi tutaj kiwnął głową. Dobrze. Więc ja prezentuję tutaj w tej pierwszej zasadzie oceny szansy sprzedażowej takie oto kryteria. Spotkałem się na przykład z 5 kryteriami, które wydają mi się bardzo podobne. To jest tylko precyzja zapisu. I pierwsze 3 są podstawowe, czyli dostępność budżetu, ten taki istotny powód, dla którego klient ma tą transakcję przeprowadzić, dokonać zakupu oraz sytuacja konkurencyjna. Jeżeli potrafimy odpowiedzieć, nazwijmy to pozytywnie, wyjaśnić te zagadnienia, to zakładam, że możemy sobie przyjąć, że zaczynamy pracę nad takim zagadnieniem. One wydają się stosunkowo jasne. No musimy wiedzieć, czy nie chodzi o to, żebym chyba bardzo precyzyjnie omawiał, ale no, dostępność budżetu. Klient ma przeznaczone pieniądze na taki wydatek. Nieodparty, istotny powód zamówienia. No, jest coś, co go motywuje, pcha do tego, żeby tą transakcję zrealizował. I trzeci, sytuacja konkurencyjna. Tu czasami bywają wątpliwości, bo oczywiście dotyczy to informacji o tym, z kim konkurujemy, kto jeszcze może się starać o to zamówienie, ale również takich sytuacji, żebyśmy byli świadomi tego, czy nasza oferta zostanie rozpatrzona z powodu, nie wiem, polityk, które bezpieczeństwa, czy jakichś innych polityk jakości, które klient używa, które obowiązują o niego w firmie, również wewnętrznych jakichś, z naszej strony, prawda, czy nie jest na czarnej liście, czy na przykład bardzo nam źle płaci i nasze finanse będą oczekiwały od nich tylko przedpłaty, a klient tego nie zaakceptuje. Więc tego typu zestaw informacji handlowiec powinien również w ramach tej sytuacji konkurencyjnej przynieść. Tu są również czasami emocjonalne, jest tam taką anegdotę, którą opowiadał mi kolega, jesienią tego roku, ubiegłego roku, że dostał poprocony od swojego wieloletniego klienta o złożenie oferty na coś, co nie było jego główną działalnością. Mógł to zrobić, ale nie czuł się w tym najmocniej. I poszedł do tego klienta i mówi, słuchajcie, no bardzo chętnie wam złożę, no fajnie, że zostałem do tego zaproszony, ale przecież jest firma, z którą współpracujecie, taka tutaj nazwa pada, która to zrobi lepiej. I oni odpowiadają, ten klient odpowiada, nie, ale z tamtym państwem, to myśmy już dawno podziękowali, czy też podziękowaliśmy. Czyli jeżeli jest taka sytuacja, zagrożenie, że z jakiegoś powodu klient nam podziękował, no to my też to powinniśmy wiedzieć.
I dalsze kryteria oceny szansy sprzedażowej, no to tutaj najistotniejszy, powiedziałbym, proces decyzyjny. Jak to te decyzje o zakupie u klienta zapadają. Zwróciłbym uwagę również na to, że my mówimy często klient, a to nie jest liczba pojedyncza. Im bardziej w tą sprzedaż B2B, im bardziej zaawansowane rozwiązania, tym więcej osób jest zaangażowanych w ten proces. Znowu LifePace, to już jakiś czas temu takie badania przedstawił, w którym pokazał, że w sprzedaży B2B średnio po stronie kupującego jest zaangażowanych między 5 a 6 osób. Więc o tym należy mieć świadomość i pamiętać. Nie mówię już o takim obrazku Gartnera, Customer Buying Journey B2B, i tam jest, no w ogóle żadnej liniowości nie ma. Ten aktywność klienta jest rozrysowana w sposób bardzo nieskoordynowany i wskazuje właśnie na to, jak wiele osób jest to zaangażowane. Jeżeli te osoby są, jest jakiś zespół, który może w taki czy inny sposób formalny lub nieformalny decydować o zakupie, no to oczywiście jakie mamy relacje z tymi klientami, no i oczywiście kondycja finansowa i ekonomiczna klienta też jest elementem, który powinniśmy rozważać. Jest takim kryterium wartość finansowa dla klienta, czy jesteśmy w stanie to przedstawić. Czasami niektórzy się kłócą, czy to kryterium jest wykorzystywane zawsze, czy też tylko kiedy mamy do czynienia z tak zwaną sprzedażą strategiczną. Nie chcę w to w tej chwili wchodzić. Niewątpliwie, jeżeli potrafimy na twardych liczbach pokazać klientowi, że nasza oferta powoduje wzrost jego sprzedaży lub spadek kosztów, no to jakoś łatwiej nam później negocjować. I ja stosuję i zachęcam, i stosowałem sam w swojej praktyce, nauczono mnie stosować do bardzo prostego narzędzia, gdzie te właśnie 7 kryteriów szansy sprzedażowej są tutaj w lewej kolumnie, a po prawej kolorami i najlepiej, jeżeli również z jakimś krótkim komentarzem, są one oznaczone. I czyli pracuje handlowiec, pokazując właśnie, że dostępność budżetu na przykład jest, zaznaczamy na żółto. Ja powiedziałem kolorami, czyli mamy większość z nas skojarzenia ze światłami, prawda? Zielone, okej, droga wolna, działamy. Pomarańczowe, trzeba na coś zwrócić uwagę. Jest tutaj niepewna sytuacja. Uwaga wskazana, czerwone, no oczywiście stop, nie działamy. I tak jak powiedziałem, że i w ten sposób oznaczając plus, opisując, jest to bardzo proste, łatwe do zwizualizowania, pomaga się, oczywiście nie jest stałe, czyli jeżeli, nie wiem, budżet wymaga przesunięć i spodziewamy się tego, że to będzie, to to pole tutaj na przykład może zostać w jakimś momencie na kolor zielony zamieniony. Sama ocena szans sprzedażowych to nie wszystko. Drugim takim elementem, który jest istotny, do którego zachęcam i o którym powiedziałem jako drugą zasadę, to planuj swoje działania, czyli planuj obsługę znaczących tematów sprzedażowych, które prowadzisz. To też jest bardzo prosto wygląda, bo to jest właśnie opisanie działań, które spowodują, że będziemy w stanie podjąć decyzję. Tak, dalej idziemy w tym temacie, albo nie jest to temat dla nas, albo działań dalszych, zdecydowanie dalszych, które kończą się tym, że w okresie sprzedażowym, w okresie, którym raportujemy, na przykład w drugiej połowie roku, transakcja zostanie zawarta. Tabela czy też plan z 3 zagadnieniami pod tytułem akcja, osoba odpowiedzialna, termin wykonania wygląda prosto. Po szczegółowym jej rozpisaniu no już jest, zamienia się w trochę inne, jest bardziej złożona. Występują tu różni uczestnicy, bo nie tylko z naszej komórki, ale również z firmy, również po stronie klienta, bo jeżeli na przykład mamy jakąś instalację pilotażową, to świadomość klienta i tego, co się powinno wydać, po co ta instalacja pilotażowa jest, przygotowanie jej w firmie i tak dalej, to jest odpowiedzialność klienta, pomimo tego, że osoby po stronie klienta, pomimo tego, że kontrolę nad tym mamy mniejszą. A jak również mogą być na przykład przełożeni, znam firmy, w których najwyżsi menadżerowie mówią w znaczących tematach do swoich sprzedawców, jeżeli mnie potrzebujesz, to jestem tutaj twoim zasobem.
I to są w zasadzie, jeżeli chodzi o to wszystkie slajdy, które ja na dzisiaj miałem przygotowane, także ja kończę teraz współdzielenie ekranu, dalej będziemy się już widzieć. I mając ocenione szanse, mając właśnie przygotowane oceny szans sprzedażowych i te plany działania, no to po prostu zachęcam do tego, żeby pracować z handlowcami. Czyli no dobrze, jest to, ja tu nie chciałem przerywać. Rozgadałem się, przepraszam. Miałeś slajdy, więc żeby nie było, że w pół slajdu się, jak to się mówi, wtryniam. Natomiast tak, powiedziałeś sporo o zarządzaniu sprzedażą B2B. Powiedziałeś o kryteriach oceny szans sprzedażowych, o opracowaniu planów. No i teraz pytanie jest takie, jak to przełożyć na relacje z handlowcami? Jak byś to widział? Jakieś, nie wiem. Czyli wracamy do naszego pytania zawartego w temacie, tak? Dociskać proces czy handlowca. Więc musimy się po pierwsze przyznać, ty o tym wspomniałeś, że myśmy się pozwolili sobie na pewne nadużycie i oczywiście dociskanie tutaj traktujemy w sposób taki no, żartobliwy, czy też właśnie... Głośny, bo mi jeden pan na LinkedInie zarzucił, że dociskać to można płytkę z klejem, więc oczywiście nie zrozumiał aluzji, ale tak, tutaj dajemy oczywiście to słowo w nawias. Tak, ty, ani ja nie jesteśmy zwolennikami tego typu pracy z handlowcem. Ja stosuję taki sposób i tak mnie nauczyli moi najlepsi menadżerowie, których najlepiej wspominam, że właśnie uzbrojony w takie ocenę, kryteria, uzbrojony w odpowiednio ocenione, czy też opisane na danym etapie szanse sprzedażowe oraz plan działania, spotykam się z nimi w sposób regularny, jeden na jeden i rozmawiamy. I ja jako handlowiec mam podczas takiego spotkania uzasadnić, w pewnym sensie obronić, ale znowu, żeby to nie zabrzmiało tak mocno, właśnie dlaczego ja się tym tematem zajmuję. Przedstawić, dlaczego się nim zajmuję i jaki plan i kiedy go sfinalizuję. Trudne pytania ze strony mojego przełożonego powinny padać, bo to jest właśnie pomoc, ułatwienie działania, ułatwienie spojrzenia, wskazanie czegoś, czego mogłem nie zauważyć. Uważam, że takie spotkania powinno się odbywać regularnie i to systematycznie. Ja pracowałem w trybie tygodniowym, my jesteśmy zresztą moim zdaniem do tygodniowego trybu przyzwyczajeni. To nadaje pewną rytmiczność naszej pracy, chociaż może być czasami przegięte. I fajnie jest, że to jest element takiego tygodnia. Czwartek, 10 rano, Jan ma takie spotkanie ze swoim szefem, a ja o 11:30, nie wiem, Anna i tak dalej, i to jest omawiane. Wtedy razem budowana jest ta prognoza i na przykład zasoby również alokowane do najważniejszych tematów. Rozumiem, że taka jest twoja rola w części zleceń, które realizujesz dla klientów, tak? Że wchodzisz w tą rolę szefa sprzedaży i takie spotkania z handlowcami przeprowadzasz. Tak, taka jest moja rola. Jestem trochę obok szefa. Jeżeli taki szef jest, to ja, broń Boże, nie chcę do końca wchodzić w jego buty, chcę zdjąć trochę z niego obowiązków i pokazać mu pewien model pracy, zachęcić do niego i zachęcić do tego, żeby realizował, kiedy mnie i Małgorzatę, z którą działamy, już w tej firmie nie będzie. I pracuję zarówno właśnie z menedżerem, jak i z handlowcem. Ale to bardziej przypomina takie, nie wiem, przesłuchanie handlowca, czy używasz jakichś metod takich bardziej, nazwijmy to, miękkich, coachingowych, jak to w praktyce wygląda? Chciałbym, staram się, żeby to było jak najbardziej coachingowe, w żaden sposób nie przesłuchanie. Przesłuchanie w jednej z firm, w której pracowałem, mieli określane czesanko i to właśnie, no, że dzisiaj jest czesanko i to był ten moment przegięcia. Dniem raportowania był poniedziałek i wszyscy w różnych układach byliśmy od rana do wieczora zaangażowani jako menadżerowie już w raportowanie. Ja się ze swoim zespołem
zespołem przygotowywałem pod koniec poprzedniego tygodnia, poprzedzającego. I pamiętam sytuację, kiedy jest godzina, nie wiem, 15:30, 16:00 i na Open Space staje kolega, równoległy menadżer, inny zespołu i mówi, no co Maciek, luzik, koniec tygodnia, prawda, skończyło się. Więc jeżeli to w ten sposób poprowadzimy, tak dociśniemy, to się okaże, że koniec poniedziałek jest koniec tygodnia i w zasadzie luzik, nic się nie dzieje. A potem się okazuje u wielu osób, że niedziela wieczorem zaczynają się ręce trząść, bo jest poniedziałek przed nami. Więc w żaden sposób nie twardo, to jest to, co nazywamy i tam w naszym na przykład zaproszeniu, w grafice, której użyłeś we wpisie dotyczącym naszego dzisiejszego spotkania właśnie piszemy o twardych kompetencjach, których jest tylko kilka i miękkim ich wprowadzaniu w pracy z handlowcami. Co oczywiście nie znaczy głaskania po głowie, jaki ty jesteś biedny handlowcze, w jakiś sposób wymagania, ale w sposób partnerski. Chciałem się tak gdyby jeszcze podpytać, jakie widzisz korzyści z takiego sposobu współpracy z zespołem handlowym, bardziej coachingowego niż, jak to się mówi, takiego tego naszego mitycznego dociskania ze slajdu? Wiesz co, to jest tak, że czasami to zaskakuje, że my dotykamy bardzo prostych i oczywistych rzeczy, ale po pierwsze to te korzyści są z dwóch stron. Z jednej strony handlowca, czy można powiedzieć każdego, niezależnie od pozycji w firmie, wielkości firmy, a z drugiej strony firmy. Więc jeżeli chodzi o handlowca, to takie uświadomienie, czym jest praca, czym jest sprzedaż, na czym polega ta praca, czego się od nas oczekuje, wprowadzenie planowej pracy, ale planowej, która jest właśnie długoterminowa w planie. Te plany naprawdę bardzo, bardzo pomagają. One oczywiście muszą być weryfikowane, one nie są stałe, one ulegają zmianie, ale to jest dłuższoterminowe planowanie niż to, co i stosunkowo niedawno znajdowałem, że to, co ja będę dzisiaj robił, to handlowiec zdecyduje na podstawie tego, co znajdzie w skrzynce mailowej rano, więc to jest zdecydowanie za krótka perspektywa. A trzecie i bardzo istotne to prawidłowa ocena szansy sprzedażowej oszczędnością czasu. Czyli w odpowiednim momencie jesteśmy w stanie odrzucić tematy nierokujące. Nie tracimy czasu na coś, co nie spowoduje sprzedaży, to nie jest, nie boimy się usłyszeć tej informacji od klienta albo sami decydujemy, nie, to nie jest temat dla nas, to się nie wydarzy, nie idziemy w tą stronę, pracujemy nad kolejną. Czas jest zasobem, którego w sprzedaży zawsze brakuje, a w takiej sytuacji kryzysów, różnych przełomów szczególnie. Okay. A dla firmy no to korzyści przede wszystkim właśnie zwiększenie prawdopodobieństwa pracy nad tematami, które się mają szansę wydarzyć i podniesienie jakości prognozowania. No dobrze, to można powiedzieć, że dotknęliśmy kilku tematów i obszarów, czyli tematu procesu, tematu wykorzystania twardych kompetencji w miękki sposób. Promując panel, jak gdyby pojawiło się tam jeszcze takie hasło jak parametryzacja sprzedaży. Jeżeli byś mógł jakoś ten wątek rozwinąć, w jaki sposób to rozumiesz? To jest ta trzecia zasada, o której mówiłem, czyli o tej pracy na wartościach, znajomości swoich wartości, wartości w sensie liczb, w sensie wielkości. I obecnie jest to szczególnie istotne. No ale najpierw powiem, co mam na myśli. Jeżeli nasz plan sprzedażowy wynosi 100, a średnia wartość zamówienia to jest 15, to znaczy, że w okresie sprzedażowym trzeba uzyskać 7 zamówień, żeby ten plan zrealizować. I to są właśnie te liczby, żeby każdy handlowiec, a później wyżej również w zespołach, żeby to było wiedziane, znane te liczby. Prawda? Jeżeli mamy 7 nowych zamówień uzyskać, a jedno zamówienie uzyskujemy, nie wiem, z 4 złożonych ofert i to ofert złożonych w odpowiednim momencie procesu sprzedażowego klienta, nie na każde proszę mi przysłać mailem ofertę, tylko właśnie wtedy, kiedy ona będzie rozpatrywana, no to wiadomo, ile takich ofert powinno powstać. Żeby te oferty powstały, to cały ten proces do tyłu można rozpatrywać. Czyli ta konwersja, to słowo określone jako konwersja. W tej chwili jest to szczególnie istotne, ponieważ te liczby zapewne w wielu przypadkach zostały zachwiane. Z tego powodu, że i znowu obracamy się właśnie wśród tych kryteriów oceny szansy sprzedażowej. Zmieniły się budżety. Firmy dążą do tego, żeby
żeby panować nad płynnością finansową. Jednym z sposobów do tego dążenia jest ograniczanie wydatków, trzymanie pieniędzy przy sobie, a więc budżety są zamrażane, niektóre wstrzymane. Zmieniły się priorytety, na to nie wydamy, czyli potrzeby, o których mówiliśmy, prawda? A to będziemy decydować. Niektórzy właściciele budżetu, te budżety im zostały odebrane, one poszły jak gdyby decyzje dotyczące wydatkowania zostały przeniesione w górę. Więc więcej to się zmieniło i dotychczasowe nasze liczby, przepraszam, powiem jeszcze jedna rzecz, która mi się przyszła do głowy, pojawili się nowi oferenci. Wszyscy próbują sprzedawać, próbują szukać nowych swoich szans, więc do tej pory w danym temacie konkurowaliśmy z trzema firmami, może okazać się, że z pięcioma, bo ktoś nowy próbuje tu wejść i zachowuje się jeszcze do tego w sposób nieprzewidywalny, bo jest zdeterminowany. Więc te sytuacje powodują, że zapewne jest większy wysiłek potrzebny do tego, więcej tych aktywności potrzebnych. Zmieniły się wartości zamówień, to też one pewnie spadły. Ja cały czas mi coś przychodzi do głowy, przepraszam, może trochę nieskładnie opowiadam, ale to powoduje, że właśnie te dotychczasowe dane historyczne, na którym bazowaliśmy konwersję i to planowanie od celu, który chcemy uzyskać w tył przez wszystkie akcje, które nas do niego zaprowadzą, jest trochę zachwiane i szczególnie istotne wydaje się, żeby to odbudowywać, żeby starać się cały czas mierzyć i na liczbach pracować. To rozumiem przez parametryzację sprzedaży, że nie jest to coś, wydarzy się kiedyś, jakoś, tylko co konkretnie, kiedy i plus właśnie te liczby. Niektórzy się tego trochę boją i miałem taką sytuację, że napisała mi w komentarzu pani na w naszym ulubionym portalu, że jak doczytała do parametryzacji sprzedaży i przestała czytać, bo coś takiego to w ogóle ją odrzuca. No. Okej. Okay. Próbowałem potem dojść do tego, dlaczego, ale nie wdała się w dyskusję. Okej. Okay. A propos dyskusji, tutaj mamy bardzo ciekawą dyskusję też na czacie. Pan Rafał Wójcik napisał, że sądzę, że wymagać trzeba od wszystkich, przede wszystkim od siebie, budować zespół z osób, które są podobne do nas, ambitne i samodzielne, bo partnerskie zespoły są lepsze. Wprowadzenie zbyt twardego modelu prowadzi do destrukcji zespołu, a pan Paweł Ziółkowski słusznie dodał, że także do frustracji członków tego zespołu. Mówimy o rzeczach ważnych, ale można by powiedzieć, że dla niektórych one będą oczywiste, podstawowe, jasne i zrozumiałe. Natomiast wydaje mi się, że warto je po prostu co jakiś czas powtarzać, przypominać, regularnie gdzieś tam przeglądać. Sporo jak gdyby rozmawialiśmy o handlowcach, o działach sprzedaży, natomiast użyję takiego powiedzenia, że do tanga trzeba dwojga. I teraz ten okres epidemii, on wpłynął jak gdyby na obie strony, czyli nie tylko na sprzedających, ale też na osoby, które kupują produkty bądź usługi. Jeżeli tutaj rozmawiamy o tym segmencie klientów B2B, to czy ty dostrzegasz jakieś zmiany w zachowaniu właśnie z tą sytuacją związane? Już odpowiadam, tylko chciałbym się skomentować krótko te dwa głosy na czacie. No niestety trudno mi jest je śledzić. Spotykam się z zaskoczeniem u klientów, kiedy rozmawiamy i mówimy o lejku sprzedażowym, właśnie o zagadnieniach bardzo sprzedażowych, jak wielu zagadnień to dotyczy w firmie i właśnie tego budowania zespołów, o którym padło, zarządzania partnerskich relacji i tak dalej. Oczywiście jak najbardziej tak. Epidemia spowodowała pewne tendencje, jak gdyby wzmocniła pewne tendencje, które już były obserwowane i zmiana zachowań klientów, szczególnie B2B, od kilkunastu, powiedzmy, miesięcy jest bardzo wyraźnie obserwowana. To znaczy w momencie, kiedy jest bardzo duży, łatwy dostęp do informacji, klienci się robią zdecydowanie bardziej samodzielni, sami szukają informacji, są lepiej wyedukowani i zmniejszają zdecydowanie, mają mniejszą chęć na kontakt z handlowcem, jak również dają mu na to mniej czasu. Ja nie pamiętam, która z firm konsultingowych przygotowujących różnego rodzaju raporty, tak pod koniec ubiegłego roku napisała, że w tej chwili w całym procesie sprzedaży
w całym procesie B2B, sprzedaży B2B klienci dają handlowcom tylko 17% tego całego czasu na kontakt z nimi, a 45% wykorzystują na własne aktywności i poszukiwanie informacji, czy to w sieci, czy też przez polecenia. Tworzą własne shortlisty, krótkie listy tych preferowanych dostawców. To wcale nie musi wynikać z ich procesu zakupowego. To wynika z tego, że trafili na ciekawe treści, które ich zainteresowały. Powodów do tego jest kilka. Nie znajdują wartości z kontaktów z klientem. Uważają, że ten komunikat, który jest przekazany przez klienta, przez handlowca, jest spaczony właśnie sprzedażowo. Uważają swoje poszukiwania za obiektywne. I to się zdecydowanie przez pandemię nasila. Mieliśmy w klubie kilka spotkań na temat właśnie roli i znaczenia kanałów cyfrowych, które i wykorzystywania ich sprzedaży, i to sprzedaży B2B. Więc to jest. Z tym się należy bardzo liczyć. Wczoraj przecież nasz klubowiec Michał Modro nam podesłał raport bardzo fajny Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który wskazuje znakomity wzrost wykorzystania nowych technologii i właśnie kanałów cyfrowych w komunikacji, w sprzedaży, w obsłudze klienta. A więc rola handlowców się zmienia, może trochę spada. My sami to odczuwamy w pewnym sensie. Do nas zaczynają docierać troszeczkę inne pytania, ponieważ się pojawiają rozwiązania aplikacyjne, sprzedawane w modelu subskrypcyjnym, których wartość pojedynczych jest stosunkowo niska i tam utrzymywanie jakiegoś licznego zespołu sprzedażowego jest nie jest uzasadnione ekonomicznie, kosztowo. I ten szef sprzedaży, czy osoba, która ma pokierować sprzedażą, poukładać sprzedaż, jak mówi jeden z naszych klientów, przyjmuje trochę rolę takiego project managera, który ma skoordynować działania komórek marketingowych, jakiejś zewnętrznej firmy, takiej właśnie jak wspomniana Krzyśka Romianowskiego, która zatrudnia właśnie osoby wyspecjalizowane w docieraniu za pośrednictwem telefonów. I to wszystko razem właśnie zbiera, koordynuje i sprawdza, czy słupki rosną, czy jakiś cel, który został oznaczony, ma szansę zostać osiągnięty. Klienci szukają w internecie samodzielnie również i szukają, ale nie tylko informacji, szukają również wiarygodności, sprawdzają również wiarygodność dostawców, więc różnego rodzaju rekomendacje są też istotne, ale my na przykład mamy podczas treningów, podczas warsztatów Sales Power Play, takiej formuły szkoleniowej, której jesteśmy autoryzowanym partnerem, tam jest takie pytanie, co znajdzie o tobie klient, o tobie handlowcu w internecie szukając. I ono czasami budzi duże wątpliwości, ale jak zaczyna się dyskusja, to faktycznie powoduje refleksję, czy aby te treści, które w internecie prywatne są, pomagają mi sprzedawać, czy też nie. Oczywiście dotykamy tutaj właśnie tego zagnieżdżenia, takiego bliskiej relacji sprzedaży z innymi działaniami, z marketingiem, właśnie z tymi interesującymi, dobrymi treściami, które powinny się pojawiać w internecie, żeby przyciągnąć klientów, żeby firma A, B czy inna w jego świadomości funkcjonowała. Okej. Użyłeś takiego sformułowania, które nie dla wszystkich może być jasne, a to jest bardzo ciekawy temat. Jakbyś parę słów powiedział o tej formule Sales Power Play, co to w ogóle jest i o co chodzi? Sales Power Play jest to formuła treningowa oparta o grę biznesową i skierowana do wszystkich, którzy coś sprzedają.
Ale przez to coś sprzedają, rozumieć należy oczywiście bezpośrednie zaangażowanie, sprzedaż bezpośrednią, sprzedaż pośrednią, partnerską, ale na przykład również w na przykład działalności komórek HR-owych, komórek kadrowych, które też sprzedają w jakimś sensie firmę przed kandydatem, przed atrakcyjnym kandydatem, a krótko tę formułę można opisać w sposób następujący. Postawmy pytanie i przedyskutujmy rozwiązanie, możliwości tego rozwiązania w szerszym gronie. Te pytania dotyczą konkretnych sytuacji u klientów, sprofilowanych, to znaczy takich z kontekstem, czyli umiejscowiony w konkretnym miejscu procesu sprzedaży, ale też warsztatu klienta, tego, o czym handlowca, tego, o czym rozmawialiśmy, czyli sposobu przygotowania do pracy, przygotowania do kontaktu z klientem. Okej, okay, no dobrze, słuchaj, patrzę na zegarek, powoli pewnie będziemy zmierzać w stronę jakiejś konkluzji, więc wracając do tego pytania postawionego w nawiasie, dociskać proces czy handlowca? Dociskać proces czy handlowca? Dociskać, dobrze, cały czas używając w cudzysłowie określenia ten, dociskać. Dociskać proces, czyli tak go starać się zdefiniować, żeby zapewniał handlowcowi narzędzia, umiejętności, aby tego, że handlowca możemy, żebyśmy mogli go dociskać, przez co rozumiem uczyć, przekonywać a potem właśnie nazwijmy to wymagać, prawda, czyli oczekiwać rezultatów, pracować wspólnie z nim nad rezultatami, które zapewnią byt w firmie. No dobrze, myślę, że tutaj też mogę przeczytać z czatu wypowiedź pana Rafała. Maciej z twojej wypowiedzi wnioskuje, że należy w pierwszej kolejności skupić się na procesach. Poukładanie procesów da komfort pracy handlowcom, którzy ręczą swoim wizerunkiem działania firm. Poczucie komfortu rozumianego jako pewności, wiarygodności firmy jest kluczowe. Handlowiec musi się identyfikować z firmą, dla której pracuje. To wielowątkowy proces. Handlowca należy rozliczać z realizacji celów, na których się zgodził. Są badania, które pokazują, że w sprzedaży B2B 80% decyzji zakupowych podejmują klienci w oparciu o komunikację w social mediach i w sieci. Więc takie ciekawe głosy z czatu mamy. Tak, i to te 80% się zgadza. No i w grudniu zeszłego roku miał prezentację, nie pamiętam nazwiska, szef, redaktor naczelny ten. Harvard Business Review i on powiedział, że tutaj z Polski przedstawiał dane, że 60% nabywców B2B twierdzi, że może przygotować, mam tutaj przed sobą, kryteria wyboru dostawców i opracować ich listę, bazując wyłącznie na treściach cyfrowych, czyli bez kontaktu z przedstawicielem oferenta. No dobrze, to myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Jestem cały czas w poczuciu pewnego niedosytu, bo jeszcze o parę rzeczy pewnie bym ciebie chciał dopytać. Myślę, że nasi uczestnicy podobnie. Już pojawiają się tutaj kolejne pytania, które... Natomiast mamy też zaplanowane elementy networkingowe i publikację twoją, Maćku, pod którą będzie można tą dyskusję kontynuować. Więc może ja bym przekazał głos Witoldowi z prośbą o wytłumaczenie, jak działa temat networkingu po pierwsze.